To krok w dobrą stronę. Tak rozpoczęcie prac nad zmianą przepisów dotyczących janosikowego ocenia marszałek Adam Struzik. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian zdaniem marszałka nadal jednak zawiera niekonstytucyjne zapisy. No, wyrażam zadowolenie, że przede wszystkim nadano status pilności temu projektowi. To oznacza przyspieszenie prac w Sejmie. Z drugiej strony no, mam nadzieję, że podczas dalszych prac właśnie już w parlamencie, po pierwsze zostanie nadany rzeczywisty wymiar konstytucyjności, zostanie przywrócona konstytucyjność tym rozwiązaniom, bo według oceny mojej i ekspertów samorządu województwa mazowieckiego projekt Ministerstwa Finansów niestety nie jest zgodny w dalszym ciągu z konstytucją. Projekt Ministerstwa Finansów zdaniem marszałka wprowadza tylko kosmetyczne zmiany, które oznaczają dla Mazowsza ulgę w wysokości około 100 milionów złotych. Warto przy tym pamiętać, że tegoroczna dziura finansowa spowodowana niedoborem wpływów podatkowych przy jednoczesnym obciążeniu janosikowym wyniosła około 250 milionów. Projekt Ministerstwa Finansów to nie jedyna propozycja zmian w ustawie o janosikowym. Drugi projekt, poselski, przygotowany został przez niezależnych ekspertów i popierany jest przez zarząd Mazowsza. Od momentu obowiązywania podatku janosikowego Mazowsze na rzecz innych regionów oddało już ponad 6,5 miliarda złotych.